stolen dock cars. One of these cars is of particular importance to the Bureau. It's clear that Hector and his team did not have this car. GMAC's team has a history of criminal activity, but no one would have thought that they would be bold enough to steal cars from the dock in broad daylight. Maybe we've underestimated them. Find out if they've changed their activity. Uh-huh. And by the way, none of my missions have ever failed, and I intend to keep it that way. Ooh. Idziemy walczyć. Can't really blame him. I mean, Hector and his crew disappearing just like that? It's not like jail or something. I mean, they're like gone. And you were running with his crew, but you're still on the street. O, laska coś podejrzewa. I'm just telling you. People are talking. Especially now that you left. Uh-huh. Well, maybe you should get going. You got something to prove, right? Idziemy coś udowodnić. Znowu będziemy coś udowadniać? Kurde. Ciężko być pod przykrywką. To jest presja. Co sądzisz o Lexusie ES200? Kurde, nie wiem. To jest ten z Need for Speed Most Wanted? Most Wanted był ES300, nie? Też go chciałem kiedyś kupić. Dam radę, ale tu są jakieś stare fury. Damy radę, kurde. Patrzcie na mojego Chargera. Ej, naprawdę spoko dźwięki są, nie? Tych samochodów. Gdzie oni pojechali? Co? Też jeżdżą jak pijoki. Kurde, przed wyścigiem się nie pije, dziadu! Wracaj do domu. Pijany to do domu. Kurde. Został z tyłu z tym ustankiem. Dobry. Charger jak zwykle na ulicy się nie mieści. Oje. Oh yeah. A też mam chargera, też się na ulicy nie mieści. Mimo, że jeździmy w Stanach, nie? Siedmiopasmowe ulice i co? Czy 13-pasmowe? 25-pasmowe ulice i dalej Charger się nie mieści. No ale po pijaku, żeby jeździć jak tym Mustangiem? Cholera! Ty, ale patrzcie, ja zrobiłem sobie tego Chargera dosyć fajnie. Aha, bo ja go chyba robiłem pod ten, pod przyspieszenie, nie? No bo zobaczcie, jaka biedna prędkość maksymalna. Tu mam jakieś 230. Ta Lotus już szybszy jest od tego. Ciekawe co by było, jakbym zrobił go na prędkość maksymalną, nie? Fajnie się ich spycha z drogi. No, czasami te boty dają się zepchnąć, jak je odpowiednio uderzysz, ale czasami chciałbyś zepchnąć i nie możesz, bo nagle ważą 300 ton. Ej, bo ja chyba mam nieporobionego tego Chargera, coś tak czuję. Nie wiem, czy on nie jest na tych zwykłych częściach sportowych tylko. E? Po tym wyścigu jest fura? O, dobra, to jedziemy. Ostatnie okrążenie, dosyć długie to okrążenie jest. Muszę speedbreakera używać, żeby w zakręty ostre wchodzić. Lotusem to by było, wiecie co by było? Nie, bez hamowania, puszczam tylko trochę gaz. I fantastycznie. Co to jest 230 km? No właśnie. W tej grze się nie da jeździć z taką prędkością. Trzeba walić tylne koło, tak zwany chip, jak to było? Manewr chip, o. Ten. Pamiętaj, bierz Lancera. No Lancer fajny jest. Jechałem nim chwilę, jak go żeśmy sobie pożyczali z jakiegoś miejsca. I dobrze skręcał, podobało mi się.
No bo nie oszukujmy się, no tutaj najważniejsze jest skręcanie w tej grze. Nie? Dlatego Lotus jest najlepszy na samym początku. Właściwie Lotusem można całą grę przejść, podejrzewam, że bez żadnych problemów. Zrób 360? A muszę wyścig ukończyć, wiesz? Jakbym zrobił teraz, to może by było mi ciężko wygrać. Cyk. I tu mamy ten ostry zakręt i chyba będzie trzeba speedbreakera użyć, czy nie? Gdzie tam, kurde? Puściłem gaz, wszedł jak w masełko. Siema, Damian. Dzisiaj family friendly stream. Dobra, jesteśmy na mecie. I cyk. Jaki pognieciony z przodu. Team Grzecha. Tak, 9000 dostałem. Piękniusio. To chyba już kończymy grę powoli, nie? Ty, a czemu mi się ta herbata na zielono świeci? Aha, mam... dobra, nieważne. Mam zielone karteczki za moim baniaczkiem z herbatką. Teraz macie okazję zalać... macie niepowtarzalną okazję zalać sobie herbatkę albo wziąć do ręki coś do picia. Proszę bardzo, cały dzban. Powiem wam, że do dupy jest ten dzbanek. Muszę sobie zamówić nowy. Tu muszę dwóch rąk używać, żeby sobie nalać tej herbatki. Oh yes. Nickel. Czemu tam był Dodge Viper? What? Can't be serious, man. Not to that dude. Freddie Nickel Rogers, former boxer, or should I say, punching bag. Rap sheet as long as his reach. 5-year stretch in the pen earned him the Nickel moniker. You lost. Losers, give it up. Oh yeah. What, man? What, man? Like your anger, man. Let it fuel your racing next time. You might have heard of Gregory McDonald, known on the streets as G-Mac. Former cop thrown off the force for his brutal and sadistic tactics. He knows how to keep his crew from the cops. Locals haven't been able to touch him. Nothing they'd like better than to free his stranglehold in the Sunset Hills area. Nice race, pretty boy. I'll be seeing you around. Rose Largo may look loose and stupid, but she runs G-Mac's day-to-day activities. Definitely one to watch. Race boy. Dobra. Który jest ten samochód Nicholsa? O ty, ile fur! Mieliśmy wziąć Mustanga, nie? Mówiłem, że dzisiaj kupujemy Mustanga. Co my mamy do wyboru? Mazda RX-7 Mustang Camaro Concept. Wow, bardzo ładny samochód. Toyota Supra. Dodge... Hallenger. Ja bym wziął tego, 9 Mitsubishi. Ale 10 jest droższa. Ford GT ma lepsze prowadzenie od Lancera. Ciekawe. Bardzo ciekawe, ja podejrzewam, że Ford Mustang GT w ogóle nie skręca. To jest jakieś, te statystyki są naprawdę jakieś popieprzone. Dlaczego Lancer ma najgorsze skręcanie, no? A Mustang najlepsze z tej, no dobra, jeszcze Supra ma dobre skręcanie. Co jest? JDM ma brać? Supra? No nie mogę się zdecydować, same fajne fury. Mazdę bym wziął, Mustanga bym wziął. To jest jeden z tych starszych Mustangów, które mi się naprawdę podobały. Camaro Concept. Camaro też mi się podoba, ale to nie będzie skręcać, to jest Amerykaniec, nie? Nieprawda, Mustang nie skręca. Bierz Lancera. Ja bym wziął właśnie Lancera, bo najbardziej mi się podoba, no. Bierzemy go. Superki nie bierzemy, bo nie. Przejadła mi się ta Supra, co wy sobie myślicie, że całe życie będę Suprą jeździł? Chodźmy do ten, do... przerobić go. Ja nie będę kupował tu samochodów w tej grze, to się nie opłaca. Osiągi.
szybkie ulepszanie. Proszę bardzo. Nawet nie stać, nie? Zostanie mi 15 tysięcy na tunik wizualny, człowieku. Ale będziemy cisnąć. Według statystyk prowadzenie samochodu jest bardzo słabe. Ty, ale mogę kupić jakieś polepszenie prowadzenia. O, możemy kupić wyścigowe. Dobrze. Pakiet ulepszeń tuning. Zobaczmy tutaj. Zwiększamy sobie tutaj moca. Zawieszenie miękkie mamy w chargerze, nie? On jest do niszczenia wszystkiego. I tak, tutaj zrobimy sobie prędkość maksymalną na 10. Opony, nitro i cyk. Ale porobiłem. To możecie mi zazdrościć takiego samochodu fantastycznego. I cyk. O, właśnie, bo mieliśmy jeden samochód robić ładny, a inny mieliśmy robić brzydki. Więc bardzo mi przykro, ale przypadło, że Mitsubishi Lancer będzie musiał być brzydki. Jak to... No dobrze. Trudno. Musimy iść za naszym wyzwaniem. Zróbmy go na niebiesko. No niebieski nie, nawet nieźle wygląda. Cukier, kowy, pyk. I tak, wybiera... Spoiler, zderzak, tylne koła, przednie koła. Dobra, dawaj mi tylne koła najpierw. Niebieskie, może tu kolory dobrze działają. Dajmy sobie pomarańczowe. Ale fajnie. I teraz tak. Czekaj. Czy coś tu pozmieniało? Pad w ogóle nie jest obsługiwany. Bardzo dziwne to jest. Chromowane, proszę bardzo. Zastosuj. Nie. No zastosuj, zakup. 1800 trzeba było zapłacić. Bardzo mi przykro, niestety. Naklejka, najważniejsze. Dajmy sobie spokój już z tymi flagami. Mamy nowe naklejki czy nie? O! Aha, dwa kolory. Czekaj, jak ty się obracało kamerę strzałkami? Nie, a tym. Patrz. Mamy specjalne chyba do marki, do tego samochodu malowanie, czy coś. Ja pierniczem. Dwa kolory. Okej. Zajebiste. Tak. Bardzo fajne malowania do tego samochodu. A czemu nam się dzikie zwierzęta jeszcze nie odblokowały? Ja czekam na te dzikie zwierzęta, bo chcę sobie dzikiego żółwia instalować. Ja nie mogę, jaka szkoda. Ty, a co to jest? Świnia, balon. Ty, dawaj smokensa sobie rąbniemy tutaj. Cip. Zajebisty smok, edytujemy go. Kurde, nikt nie będzie miał takiego malowania superowego. Wygląda bardziej jak jakiś Pokémon niż smok. Dajmy, że niby tam z tylnego koła coś tam się robi. Zaraz, czy my mamy z drugiej strony to odbite? O! Dobra, to mamy. I tak, dodaj naklejkę. Tu mamy bardzo fajne naklejki. Zobaczcie, tutaj jakiś ten... Jakieś japońskie czy chińskie, nie wiem. Nie znam się na tym. Dodaję, bo wygląda fajnie. Będzie dobrze wyglądać w tym samochodzie. Ja wiem, że miałem go zrobić na brzydko, ale to jest za fajny samochód, żeby go tak zrobić. Bardzo mi przykro. Tutaj dajmy sobie taką naklejkę. Pyk, skalujemy. Będzie moja unikalna wersja tego samochodu. Nikt takiego nie będzie miał. Ty, a dawaj na spoilerze, da się? Nie, spoiler to my zaraz zrobimy inny. Dobra, jest. Super. I w ogóle ja mam, ile mi hajsu zostało, bo bym chciał jeszcze jakoś tego smoka tutaj dorobić. Aha, bo ja od tyłu jadę.
Nie, takiego gówna tutaj nie dam. A tutaj dalej jeszcze są jak... O, to musimy dać. Patrz. Ale będziecie sikać teraz, jak to tutaj dam. Przesuń. Normalnie sikawy wam wystrzelą. Przydałby się jeszcze gradient, nie? To byśmy zrobili fantastycznie. I to... A, czekaj, bo tu można jeszcze lustrzane odbicie kolor. Dodajmy sobie biały, cyk. Biały, kolor. Przerzuć, przekrzyw, obróć, skaluj. Czekaj. Przesuńmy jeszcze. Cyk. I tak. Przesuń w dół. O! Teraz jeszcze musimy to sobie tutaj poskalować. Cyk. Będzie dobrze? Jak to wygląda? No, jakoś to wygląda. Teraz dajmy tak. Nie wiem, czy mi hajsu. Nie, no mam 12 tysięcy, to mi wystarczy. Dobra. I dajmy sobie jeszcze nakleję jakąś tutaj. O, to dam. Może zrobić go na złoto? Jakie tam złoto? To mi się podoba. Chyba dwie takie same dałem. Przesuń i patrzcie teraz, co się wydarzy. Dawaj go na maskę. Tego dziada. O. Dobra. Obróć go. No obracaj. O. Trzeba trochę poczekać, aż gra... Wiesz, załapie, o co biega w ogóle, nie? Dobra, skaluj. Okej, okay, i teraz... Teraz lustrzane odbicie. Jak tu się długo wczytuje, Jezu, o czym ta gra myśli? Przekrzyw, obróć. Przerzuć, co chyba to było. Ja nie mogę, serio? Okej, okay, i teraz przesuniemy go. Dawaj tego dzieciaka na tą stronę, na lampę, już kończymy to malowanie. Nie da się na lampę, bo on się tu wydłuża. Musimy tu dać go pod szybą. O, super. Dobrze, jest. Nikt takiego nie będzie miał. Dajemy coś... A, czekaj, bo tu jeszcze tego dzieciaka jednego musimy usunąć. Który to był? Tego chyba musimy wywalić. Usuń. Tak. Dobra. No i super, porobiony. Bryka jest jak trzeba, nie? Teraz robimy lepszą część tuningu. Bo trzeba... Czekaj, jak to było? Osiągi, tuning wizualny. Naklejki części zamienne. O, to będzie to. Dobra. Może nie może pojąć, jak możesz coś takiego nakleić na Evo. Właśnie, że zajebiście naklejam. Jakie tutaj zderzaki są. Paskudne. My musimy zrobić po swojemu, nie? Nie no, trochę przesada, kurde. Źle to wygląda. Tutaj co to? Taką lotę sobie walniemy? Czemu nie? Większe wloty, czy tam ma trapy? Okej. Okay. Przedni zderzak gotowy, tylny zderzak. To
takie wybrzuszenie chyba z tyłu, nie? To... Jezu, okropne. Dobra, i ostatnie, co się tu robi? A, dyfuzor. Dobrze. Co, ale brzydki. Chowaj go, kurde. Dobra, pyk. Progi. Siema, Pączek. Jakie progi. Nie no, trochę przesada, za duże. Pięknie, zrobiliśmy. Co, felgi zostawiamy, nie? Chyba, czy nie? Czy zmieniamy? Coś nie czuję. Tych felg. Musimy znaleźć jakieś odpowiednie, nie? W ogóle ile to kosztuje, nie? No jeszcze trochę hajsu mam. Musimy nim coś nawygrywać. Albo ja mam pomysł. Będziemy wygrywać wszystko Lotusem, a te samochody będziemy sobie po prostu tuningować. Kurde. Będziemy musieli tu zwiększyć cal do tych felg. Wszystkie z tych felg chyba można sobie modyfikować, nie? To jest bardzo fajne. Nie wiedziałem, że w Undercoverze jest taki, że można sobie tak się bawić z tymi felgami także. Myślałem, że tylko można zderzaki robić. Ej, te standardowe felgi mi się najbardziej chyba podobały. Dajmy te. Chyba najbardziej podobne do standardowych. Dobra, zwiększamy cal chyba. Co ja tu robię? Aha. Cyk. Dobra, mamy tylne koła. Tu właściwie zwiększyć tylko cal. I fajnie, nie? I porobione. Aha, tu szerokość się chyba zwiększa. No nie będziemy dawali jakichś tam hardkorowo szerokich, nie? Dobra. No i git. 4000! Yeah. Wykosztowałem się na tą furę. Mam nadzieję, że jakoś będzie jeździć chociaż. Zobaczymy. Pewnie w jeździe dowolnej zupełnie inaczej ten samochód będzie wyglądał. O, jaki dźwięk. Chodźmy zobaczyć, co ta fura potrafi, nie? Siema, Kacper. Z czym ja się tu ścigam? Z GTR-em? Kurcie, Lago. Ej, widzieliście, co się działo właśnie teraz na starcie? Nie było tak, że samochód mielił kapcia na cztery koła. Piernicze, ale mnie zgwałcili. Nie było tak, że samochód mielił kapcia na cztery koła, tylko jakby był na obrotach odpowiednich, nie? W Most Wanted było tak... Co tu się dzieje? Kurde! Most Wanted było tak, że... Kurde, spoilera jeszcze na zajęcie. No co ty robisz, Porszawka? Kurde, wszyscy mnie gwałcą na tym wyścigu. W Most Wanted było tak, że jak miałeś samochód z napędem na cztery koła, to wszystkie cztery koła ci buksowały w miejscu przed startem, nie? Oh yeah, to było to. Dobra, mamy trzy okrążenia, jeszcze jakoś się ten... No, spoilera jeszcze nie wymieniliśmy. Trzeba koniecznie spoiler tutaj wymienić. Pewnie, że tak. Znaczy, może bym nie wymieniał spoilera, tylko trochę ulepszył ten, co jest. Wiecie, jak będzie wyglądało to ulepszenie? Oh yeah. A spoiler w ogóle teraz odleciał, no. Bo się urwał. I teraz tak. Ten samochód ponoć bardzo dobrze przyspiesza. Według statystyk słabo skręca. No i faktycznie ciężko jest na zakrętach.
Ale przyspieszenie też nie jest jakieś cudowne. Ja go chyba zrobiłem pod prędkość maksymalną i to trochę tak zadziałało, nie? Ty, 300 na godzinę poleciał. What? 300 na godzinę już miał. Wow, wow, co to wrzuciło? Ej, on chyba naprawdę może szybko lecieć, ten samochód. 300 na godzinę na tych częściach, które mam teraz. Będziemy musieli zainstalować też te części na poprawienie prowadzenia, nie? Bo ja jeszcze mam w nim chyba fabryczne te rzeczy. No ale ten to ciśnie, kurczę. Patrzcie, co się dzieje z nim? What? Co to było? 300 na godzinę jakoś leciał. Na tych wertepach tam. Patrzcie co... Patrzcie w ogóle co się z zegarem prędkości robi. Ja nie wiem czy to tunel aerodynamiczny działa czy jak? Jedźmy za kimś. Bo zegar prędkości czasami wariuje tutaj. Ja pierdolę, ale skręcać ciężko jest, naprawdę. Gorzej niż Charger. Ale my sobie go jeszcze porobimy. Dobra, czać. Ej, bo chyba tu przegram. Trzeba się skupić i wygrać. Jak on dziwnie skręca, Jezu! Co się tu dzieje na tym wyścigu? Ludzie, powiedzcie mi, bo ja nie ogarniam. Co jest? No co robi to BMW? Jezu! Nie no, musimy to powtórzyć. Strasznie, kurczę. Powtarzamy impreza. To nie jest impreza, to jest Lancer. Powtarzamy Lancera, o. Wkurzony Chińczyk. Są w tej grze BMW? No widocznie tak. Bo jedno mnie spychało, chyba M6. Daj spokój. No ja pierdolę. Czemu to tak dziwnie skręca? Ej, ale patrzcie, teraz chociaż mam spoiler. Aj, strasznie dziwnie ten samochód skręca. What the fuck? Nie mogę go ogarnąć. Karbon na reduksie, tak. Coś jest nie tak z tym autem, Jezu! Nie ogarniam, ja się muszę tu naprawdę bardzo skupić na tym wyścigu, żeby samochód ogarnąć. I tak się zastanawiam, czy tunel aerodynamiczny tutaj działa, że jak jadę za innym autem, to szybciej mi auto przyspiesza moje. Ty, ja jakiś skrót ogarnąłem. Chyba działa tutaj tunel, a wiecie, aerodynamiczny, tak myślę. Bo samochód się bardzo dziwnie zachowuje, jak za kimś jadę. What? Co się wydarzyło? No Corvetta skręcaj w skrót, Jezu! Dobra, jedziemy tu. Woohoo! Co to było? Tak chyba się już zaczyna robić ciekawie w tej grze. Już samochody zaczynają świrować dosłownie, zwłaszcza te boty. Dawaj za tym Lexusem. Tak, jazda za samochodem, jakoś to tutaj działa, ale punkty chyba się tylko dostaje. Nie, ja biorę Lotusa na wyścigi. To jest niemożliwe, kurde, jeździć innym autem niż Lotus. Tak sobie fajnie pomalowałem samochód, no. No jedźżesz, kurde, najlepsze przyspieszenie w grze, co ty robisz? Chyba naprawdę działa to ten strumień tutaj. Ten cień aerodynamiczny.
Wow! Samochodem rzuca na wszystkie strony. Musimy te części zainstalować lepsze. Dobra, ja używam speedbreakera. Co się dzieje? Speedbreaker, kurde! Nie działa speedbreaker w tym aucie! No jedź! No nie! Nie da się skręcać nim! Samochód jest mistrzem prostej? No nie powiedziałbym. Jest, co to było? No skręcaj na speedbreakerze, kurde! Lotus lepszy. No kurde, Lotusem to z zamkniętymi oczyma można to wygrać. Ale ten jedzie chociaż ponad 300 km na godzinę, nie? I co mi z tej prędkości maksymalnej? Nie działa ten samochód. Jest nadzieja. Zmieniamy na Lotusa. Musimy sobie, wiecie, części zmienić tutaj. Zainstalować te na prowadzenie, nie? Bo on ma najgorsze prowadzenie, on ma nawet gorsze od Chargera, naprawdę. Jedziemy. Ech. Ten samochód fajny, taki nie za dobry. Oh yeah. A teraz mamy, zobaczcie, wyprzedzanie, nie? Nagle. I będę się ścigał z czym? Z Lamborghini, dobra. Strasznie, naprawdę. I tyle jeśli chodzi o Lancera, no. Ej, czemu? A, na prowadzenie jest dobre. Zrobiłem Lamborghini już na starcie. Mówiłem, żebyś Silvię brał. Nie no, Lotus tutaj jest naprawdę koksiarski. Nic mnie nie dogoni w tym Lotusie. Mam takie wrażenie, że każdy zakręt zrobi perfekcyjnie. A tamten Lancer, no naprawdę te statystyki prowadzenia coś nam mówią, bo jest straszne. Zastanawiam się, czego nie sprzedać, ale jeszcze zainstalujemy do niego ten te ulepszenie prowadzenia tam później, nie? Jak kasę zarobię. Muszę Lotusem hajsy zarabiać, bo nie widzę tego. Nie widzę ścigania się tym Lancerem. Strasznie jest, naprawdę. Strasznie ciulowo zrobili go w tej grze. Jedziesz na prostej, leciutko dotkniesz gałki, żeby skręcić i on odlatuje w powietrze. Lotusem przejdź grę. Chyba tak trzeba zrobić. No i porobione. Dobra, wyprzedzanie fantastycznie. Dobra, tu mamy jakąś ucieczkę, ale czekaj, bo ja bym chciał zrobić ten wyścig i będziemy mieli takie bezpośrednie porównanie. To chyba tu było, nie? Ja się nie jestem pewien, ale chyba tak. Bo to nam się tutaj świeci i jest w mieście. To powinno być to. Lotus kontra Lambo. Lambo to gówno. Oh yeah. O, zobaczcie, to są chyba... To jest chyba to, nie? Czy nie? No tak. Ale ich porobimy. Chyba to. No, to jest ten wyścig. Zobaczcie. Tak, chyba Lotusem przejdziemy całą grę. I chyba działa tutaj... Wow! I chyba działa tutaj z cień aerodynamiczny, naprawdę, bo jak jadę z jakimś samochodem, to strasznie mi fura przyspiesza.
trzeba uważać z wyskokami. Pytałem się, czy Bugatti poleci 400. I poleci, ale Lotus lepszy. Wiadomo, że Lotus. No, nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze jakieś inne auto tak dobrze skręcało tutaj. A najważniejsze jest chyba tu skręt, nie? Jasne, że działa cień. No właśnie widzę, jechałem przez chwilę za tym Lambo i mnie tak wciągało, nie? Zauważyłem to w Lancerze przed chwilą, że strasznie. Ty, ale nie mogę dogonić Lambo. Lambo jakieś szybkie. Już drugie okrążenie jest. 102 metry. Uwaga, krawężnik. Właśnie, muszę ogarnąć, z której strony lepiej tutaj zajeżdżać na tą drogę. Czy z tej może? Supra mnie wyprzedziła chyba. Jedziemy za samochodem. No i doganiam go. Co to było? Boże! Jakiś skręt hardkorowy. Ja dociskałem cały czas gaz, on złapał jakąś super przyczepność, nie wiem co to było. O, dawaj to Lambo, dawaj Lambo, kurde, jakie Lambo jest szybkie. Chyba Murcielago jest. Na zakręcie tam zrobimy, tym takim ostrym. Mam nadzieję, bo to już ostatnie okrążenie jest. Tutaj mamy naprawdę mocnych przeciwników, kurczę. Uwaga. Ale właśnie przyspieszenie tego Lambo, kurde, dogania mnie. Nie, teraz Supra mnie dogania. Muszę jakoś zobaczyć, żeby tutaj się nie rozwalić. Chyba z prawej strony spróbuję. Wygląda tak gładko. O! Dawaj tą Suprę. No kurde, zjeżdżaj mi z drogi. Ja tu skręcam. O, coś mnie tam dogania. Supra, kurde. Łe, poszło, nie? Śmieszne te wyścigi. No wyścigi są straszne, naprawdę. Ale 18 tysięcy hajsu dostaliśmy za to. Także opłacało się.